Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej islandzkiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc mamy nowego króla. Króla Ulfra II. No, dość młodo doszedł do władzy. Jego ojciec zapił się na śmierć. No, to był bardzo mroczny władca, tak patrząc na jego historię. A nasz nowy władca Ulfr, no, będzie chyba podobny. Jest arogancki, arbitralny i pozbawiony serca. Jest twardym żołnierzem, świętym wojownikiem, odbył służbę w Gwardii Waragiańskiej, jest geniuszem i jest wychowankiem dworu administracyjnego. No, jakieś tu małżeństwo. Okej, przejął władzę podczas wojny o te niewielkie tereny w Walii na południu. Zacznijmy od ogarnięcia rady i innych rzeczy. Myślę, że skupimy się po prostu na wojnie, żeby być tutaj bardziej skutecznym w tym względzie. No i rada. Tu może być trochę problemów. Znaczy już widzę, kto będzie na pewno mistrzem szpiegów. Wiemy, kto będzie zarządcą. No, taka selekcja oddolna. Powiedzmy, zaczęliśmy z drugiego końca i zebraliśmy nie najgorszą ekipę. Oczywiście bez oporów ściągniemy pieniądze z papieża. Nie będziemy tutaj się szczypać. Mamy też możliwość pozyskania jakichś tu pieniędzy od wrogów. Nie są one za wysokie, ale zawsze się przydadzą. No i powinniśmy jak najszybciej skończyć tą wojnę, bo cholera wie, co się zaraz wydarzy. Jak widzicie, wasale nabierają tu ochoty na buntowanie się. Pojawiają się też nowe jakieś tutaj... Nie chcę, no chcę to przekierować, ale nie wiem, czy nam się uda. Bo Jerozolima to jest po prostu... tragedia dla nas. Wasale składają hołd. O, jeszcze jakaś tutaj niewielka wojenka. No niestety z tym pierwszym kierowaniem będzie ciężko. Czy my straciliśmy tutaj jedną prowincję? Tak mi się coś zdaje. Ale będziemy mieli bitwę, która powinna zakończyć ten konflikt bezproblemowo. Tak jest. Czyli niewielkie, ale zawsze jakieś kolejne łupy. Postawmy kamień tutaj symboliczny, religijny, czy bardziej w sumie kulturowy. I tak, z okazji zwycięstwa nad królem. To nam się podoba. I co robimy? Czy mamy jakichś tutaj krewnych, którym byśmy chcieli dać tę ziemię? Czy po prostu jakimś losowym ludziom? No, w sumie to jest brat jego. Nie widzę problemu, aby dostał tutaj tereny. Teraz zobaczmy. Kto to jest? Nie, to nie jest. Znaczy, możemy też niekoniecznie z naszych dawać, ale on na przykład... A, to jest jego syn, to ja nie wiem, czy chcę mu tutaj dawać kolejne ziemie. Już prędzej bym wybrał... Bo to jest... Benkart, no bo tak, bo tutaj rozdaliśmy braciom tak naprawdę wszystkie terytoria. No chyba, że chcemy, żeby był trochę silniejszym wasalem, bo tutaj w sumie moglibyśmy nawet nadać mu tytuł książęcy, tak patrząc.
Wydaje się, że jest naprawdę utalentowany. Zróbmy to. W sumie możemy coś takiego zrobić. O. I on tu od razu stanie trochę ważniejszą personą. Będzie też płacił nam trochę większe podatki. Na razie nie, no ale z czasem tak się powinno stać. A my tutaj mamy kolejny przyczółek. Dobra, pieniądzorki. Teraz co za frakcja? O, ta frakcja jest niebezpieczna i raczej będziemy musieli chyba jej na początku ustąpić. Zacznijmy od tego, że chcemy pokombinować, żeby gdzie indziej odbyła się pielgrzymka, czy nie pielgrzymka, tylko święta wojna. Czyli wybierzmy się do Watykanu, to też nam da szansę, żeby więcej pieniędzy na przyszłość od papieża zgarnąć. O, jakiś człowiek tu nas coś prosi, ale nasz arogancki władca go po prostu skróci o głowę, co nie jest zbyt religijnym posunięciem, a wasale chcą więcej autonomii. No i w tej sytuacji, kiedy dopiero dosiedliśmy na tronie, myślę, że nie mamy specjalnie wyboru, chociaż tu jest on, jesteśmy aroganccy, no. Czy chcemy się bić? Chyba nie, nie, to jest bez szansy. 200%, czyli w tym momencie musimy ustąpić naszym tutaj ludziom. Miejmy nadzieję, że to nie będzie postępowało kolejnych jakichś tutaj roszczeń. Jakiś typek nas wkurzył. Jesteśmy... To jest niezła decyzja. Czy to jest najlepsza decyzja pod względem wyniku, ale no nasz charakter nie wskazuje mi na to. Po prostu dostanie w pieprz od nas i tyle. I super! Odbyliśmy pielgrzymkę, dostaliśmy jakąś kosteczkę. Czemu nie? Dobra, no i chyba ponownie spróbujemy tutaj. No chyba, że do Danii byśmy chcieli. No, nie chcemy, żeby tutaj było tylu wrogów naszej wiary. Czyli... No... Nie, no tam to tak trochę daleko. Dania. Czyż nie, no chyba Szwecja. Nie widzę tutaj tytułu szwedzkiego. Estonia. A jest. O, chyba tak. Jeżeli znów przegrają, to będzie tragedia. Chociaż jest to możliwe, nasi to potrafią robić. Mamy dosyć ciekawego pana. Co prawda ma starą żonę, może mieć problemy z potomstwem. Mamy też biskupów, co ciekawe. Weźmy ją, zaprosimy ją na dwór i znajdziemy jej odpowiedniego męża. Hmm.
Bo na razie tu mógł przybyć na dwór, żeby mógł jej wybrać kogoś spoza państwa. Ten stary Wiking, trochę stary, może ten typek z Hiszpanii. No, straci trochę prestiżu, ale. A z drugiej strony, gdybym szukał w sojuszach, nikt nie chce sojuszu, czyli. No to jest chyba najbezpieczniejsza decyzja. No dobra, czeka nas krucjata. Mamy gdzieś roszczenia, już wiem, tutaj, na granicy. No, 28 dopiero. Fajnie, żeby papież tam dał jeszcze jakieś pieniądze na tą operację, bo może być ciężko. Okej, okay, nasi tutaj ciągle są silniejsi od nas. W Niemczech na razie nie ma szans na odzyskanie władzy i w Anglii na razie jest okej. Okay. W Hiszpanii też, tylko ten typ ciągle nie chce sobie żony znaleźć. W sumie, może poszukajmy jakiejś członki naszego rodu, które mógłbym zaprosić. O, właśnie, tutaj czekamy na ten ślub, on jest dla nas ważny. Byłabym młodą, niezamężną kobietę z naszego rodu, która, no, pomogłaby przedłużyć dynastię. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wszystkie już kogoś mają. Albo są jeszcze dziećmi. Tu możemy poczekać, niedługo już powinny podorastać. No nic, nic nie wymyślę na razie. No i ruszamy. Tym razem spróbujmy wykazać inicjatywę od samego początku. Ostatnio byliśmy dosyć zajęci innymi sprawami. Też na pewno nie zaszkodzi, że są już dwa zakony nasze. No właśnie, czy mamy kontrolę nad zakonem? Nad lagami nie mamy. Chyba nie, chyba zakon jest w Irlandii w tej chwili. No dobrze, chcemy osobiście dowodzić tym działaniem. Na papierze powinna być wygrana z łatwością ta krucjata, ale czy tak będzie? Mamy kochankę i się to wydało, to nie jest dobre. A jak tam z wiedźmami? Nic z tego nie będzie. No trudno, czy nie stworzymy kawenu? Nie sądzę, żebyśmy chcieli temu. Chociaż z drugiej strony dużo ludzi jest już wiedźmami, tylko trzeba by się było tym dowiedzieć po prostu. Nie jest tak, że oni nie są, ale chyba nie. Chyba to był cel naszego ojca, nasz już tak mniej.
No dobra, tutaj dość dużo naszych widzę płynie, co jest na plus. Tu się zanosi na bitwę, gdzie powinniśmy być w stanie pomóc, jak przybędziemy. Dokładnie, tak też się stało. Ona jest naszą kandydatką. Tutaj jest Angielką, ale no nie jest to jakiś tam problem. Anglosaksonką, przepraszam. Oj, tutaj mamy dość dużą kontrofensywę niewiernych. Władca jest bez serca, więc chyba po prostu zignoruje tą sytuację. I mamy jakąś córkę z nieprawego łoża. Nie będziemy tego legitymizować. Trzeba naprawdę uważać, bo możemy łatwo być rozbici przez wroga, który tu jest no liczny jak cholera. Być może spróbujemy popłynąć na stolicę i zobaczymy, co tu się wydarzy, jeśli udałoby nam się ją zająć. Przybywa trochę też kolejnych tutaj krucjatowców. Niestety szturm na stolicy może być... Nie możemy się już wycofać, czyli musimy tutaj honorowo walczyć. I chyba wygramy, chyba nas nie zaleją, chociaż to wszystko zależy od, mówię, od działań reszty towarzystwa, bo z drugiej strony jednak nas zaleją. Bo spodziewałem się, że te 6 tysięcy tutaj naszych ruszy do walki, a tymczasem oni tak mocno się... A nie! Widzę, że niewierni się wystraszyli. Okej. Okej, to jest dobra wiadomość, że niewierni się wystraszyli. Gdyby nas tu ruszyło, ale teraz nas zmiażdżą. Bo, no mówię, reszta sił jest... Co? Ta mała kultura jeszcze uległa hybrydyzacji, no a mówię, a tutaj te nieszczęsne siły, kurde, no nie wiem. No przegrywamy, bo nasi nic nie robią. No co ja na to poradzę? Możemy się nawet do niewoli dostać w tej bitwie. Gdzie doszło do hybrydyzacji? Bo tu jest wszystko ok, czyli wszędzie są Islandczycy. Właśnie. Wróćmy też do podnoszenia developmentu, bo dawno tego nie robiliśmy. Chociaż nie wiem, czy warto, bo z drugiej strony... Przecież jak odblokujemy to... Gdzie to było? Tak, to warto, bo to już niedługo nastąpi. No dobra, dość duża bitwa. Oczywiście brzydko przegrana przez naszych, jak zwykle. Znaczy teraz się tutaj będzie pogarszało nam, no bo jak widzicie, niewierni robią, co im się żywnie podoba.
Nasze wojsko wraca do domu po prostu, chociaż z drugiej strony coś musieliśmy zająć, żeby mieć tyle procent. No, kolejne tutaj zamówienia. Myślę, że chwilowo odwołamy nasze siły, żeby się miały czas zregenerować. No dobrze, tu się cieszymy. Jakaś brosza za 5 dych. I co tu mamy? A, te kostki świętego. No. My dalej mamy dosyć sił, żeby to zwyczajnie wygrać. Czy chcemy? No ale chcemy, żeby to była wyższa jakość, a nasz stres jest tak okej, że damy z tym sobie radę. I chyba czas na ślub. Chyba czas na ślub. Dokładnie. Oczywiście potrzebujemy pieniędzy na tą wojnę. Papież by nam nie dał niestety kolejnych pieniędzy na wojnę. Jakieś dziwne sojusze. Czyli z Nawarą na pewno chce sojusz. No ty zdrajco, nie przystąpiłeś do tej wojny. Ja najchętniej to bym popłynął na stolicę wroga, bo tam jest według mnie szansa na aresztowanie kogoś zacnego i przyspieszenie tego konfliktu. No i tu też jest strasznie dużo tych niewiernych, kurde. Przegramy to, bo już 20 tysięcy katolików zginęło w tej wojnie. Gdzie jest stolica? Dobrze, tu gdzie wylądowaliśmy. A, nie chcemy się tam przyjaźnić. Weźmy to szturmem i stąd uciekniemy. Zobaczymy, co się wydarzy. No, nic się nie wydarzyło. Nikogo nie udało nam się pojmać. O! Kobitka z dalekich stron przybyła. Dobra, no niestety jednak tu zostaniemy rozgromieni. Ta wojna do niczego dobrego nie doprowadzi znowu. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie mamy następcy. Znaczy nie mamy, no bo... Nie mamy. Każdy nas lubi, jest pewny, ale dobra, na razie tak zostawmy. Poprawmy sobie troszkę relacje z żoną, bo ją zdradzaliśmy i to może nie być za dobre. Ukażemy niesympatycznych, upierdliwych wasali, którzy tu się biją podczas wojny i robią konflikty. No i wracamy z tej krucjaty, która jest kolejną porażką, a nie wiem. Dobra, jakaś przyjaźń, czemu nie?
O, to mi się podoba. No i niestety znów to samo, mimo że powinni to z łatwością wygrać, ale jak widzicie kończy się tak samo. I tak dobrze, że nie ruszyli na muzułmanów, bo tam to w ogóle by się skończyło rzezią. No tutaj chwilę powalczyliśmy. Na pewno potrzebujemy nowych ludzi na dworze. Czyli tym też się trzeba zająć. Tu jakieś pieniążki. Niech się nawróci. Możesz ją wziąć za żonę. Może być. No, śmierdzimy pozyskanie nowych ludzi. Okej, a co u ciebie, kolego? Dalej nie masz żony. Znów musimy zwrócić okiem, może się pojawił ktoś, kogo byśmy mogli pozyskać na szybko. Dla naszego rodu. A nasz ród tutaj sporo kontroluje, nie będę kłamał. Niestety wszystkie są wydawane w młodym wieku już za mąż i potem nie mamy za bardzo jak tu czegokolwiek wykombinować, żeby mieć kogoś na dworze. Zresztą no i tak by nie przybyły. No nic, no niestety jak ktoś jest idiotą, no to nic nie poradzimy. No, bo tu mamy jakąś taką linię, która przeszła na wierzenia, powiedzmy obce. Skąd oni są? Z Anglii, okej, bo tutaj widzimy jakiś nawrót do religii przodków. No dobrze. No dobrze. Przynajmniej wasale nam składają hołdy, co jest dobre. Myślę, że też warto zrobić ucztę. Znaczy zobaczmy też, czy moglibyśmy ponownie podwyższyć poziom kontroli. Wątpię, że już, ale no, będzie trzeba to zrobić. A nie, możemy już. No, to była dobra decyzja. I zróbmy wspaniałą ucztę. Myślę, że obciążymy tutaj kogoś finansowo, jak jest okazja. No i do zobaczenia. Czyli mam nadzieję, że się troszkę umocniliśmy, nazwijmy to, u władzy. Zobaczmy też jakieś ciekawe roszczenia. Właśnie, tu jest ich trochę, które moglibyśmy chcieć. Wszystkie są u kolegi Francuza. Ja spróbujmy to wykraść, chociaż nie ma za dużych szans, ale z drugiej strony, jeżeli tu podziałamy. O, to może.
się uda. Zaproszenie na ucztę. Nasz zakon nie jest w naszych rękach, jak się nie mylę. W tej chwili przynajmniej, dokładnie. Ach, zorientował się, że próbujemy go tutaj obdziabać. No i pomyślmy, gdzie dalej byśmy... rośnie sława naszej... tego sztandaru. To jest fajne. Też chyba warto byłoby wykorzystać wewnę... O nie, mają dobre sojusze. Wewnętrznych problemów ich tutaj nie wykorzystamy. Tutaj byśmy mogli... złapać kolejny przyczółek i jak najbardziej to zrobimy. To jest dość łatwa wojna, zakładam. No niestety papież z nami nie przepada z powodu tych zdrad małżeńskich, tak więc liczyć na duże pieniądze od papaja raczej nie możemy w tym momencie. No i osobiście wyruszamy na wojnę. O, i żona jest w ciąży, bardzo dobrze. Może to zakończymy szybko, jeżeli by się udało kogoś tutaj pojmać. Tak jest. Tak jest, mieliśmy szczęście. Tu przeciwniczka skapitulowała dość sprawnie. A gdybyśmy tutaj chcieli mieć kolejny zakon, co byśmy musieli zrobić, tak z ciekawości? Albo i nie, chyba jednak tamten jest liczony jako nasz, tylko że po prostu był wynajęty, dlatego nie mogliśmy w danym momencie z niego korzystać. No dobrze, też tak może być. Kim jesteś? Synem kogoś, kto ma ziemię, czyli nie. Czekaj, no nie zawsze to musi być rodzina, też oddaliśmy masę ziemi innym arystokratom. To jest linia, ale linia hiszpańska. Linia angielska. No tu mamy też, że są anglosasami wszystko, bo to jest wszystko z linii angielskiej. Ale ten pan 30 lat ma syna. Pasuje mi. Dobrze. No tu perspektywicznie będziemy mogli dalej jeszcze coś podbijać, zakładam. Właśnie, lekarz. Mam nadzieję, że ktoś jest przyzwoity wśród naszych. Tak.
to tak, a już kasa jest. Po prostu nie przeliczyło jeszcze odwołania armii do domu. No i coś się dzieje w sali tronowej. Czy chcemy się nauczyć? Jesteśmy arogancy, czyli niezbyt. Gdzie nasza matka? No nie będziemy chyba się z nią jakoś gryźć. Dobrze, niech jakieś... no... przysmaki z Hiszpanii. Z Asturii dokładnie dostanie. I dobra, muzyczko może zostać. To nie jest dla nas jakoś tam mega ważne. Kolejna rzecz, że potrzebujemy, czy potrzebujemy, chcielibyśmy odzyskać ponownie wszystkie te nasze wysepki, które kiedyś do nas należały. A co w Anglii? W Anglii doszło do buntu przeciwko tyranii obecnego władcy, ale chyba poradził sobie. Tym bardziej, że ma sojusz z Francuzami. I nasz syn. Być może przyszły król. Któż wie? Któż wie? Jest na to szansa, bym powiedział. I mamy na niego casus belli. A nasza matka ma roszczenia chyba. Dokładnie. Gdzieś sobie wyjechała. Wracaj do domu, kobieto. I co teraz? O, i tak byśmy go nie podbili. Dobra. Trochę to było bezsensowne. No tu... no, nasza córka jest za mała, bym to w ten sposób zrobił i byłoby po temacie, tylko że no... to tak nie przejdzie. Szczerze, to zaczynam być zdesperowany, żeby tam utrzymać naszą dynastię. A nie jest to takie łatwe, no kolega nie współpracuje. Róbmy inaczej, zobaczmy na liście gości, czy nie ma jakichś niezamężnych kobiet. Są, ale niedzietne już. To nam niewiele da. Włochy tutaj zdobyły przyczółek. Co ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Jaki tu jest ustrój? Nie no, tu nasi powinni dojść do władzy prędzej czy później. Zróbmy inaczej. Znaleźć jakąś młodą kobietę, która by chciała przybyć na nasz dwór. I potem byśmy ją wyswatali. Ale jak widzicie, znaleźć niezamężną 16-latkę to jest naprawdę wyzwanie. Bo wszyscy starają się jak najszybciej wydać swoje córy, żeby no mieć... sojusze i tak dalej, czyli raczej nasz plan nie zadziała niestety. Nie można też posortować po tym, jak mnie lubią, bo to musiał być ktoś, kto mnie lubi naprawdę, ale jak widać też to nie pomoże.
Zróbmy w dalszym przedział. W ogóle nie jesteśmy specjalnie lubiani przez kogokolwiek, tak szczerze. Dobra, musisz sam sobie załatwić żonę, jesteś po prostu niezgułą starą. I cóż ja na to poradzę? Anglia znowu się pogrążyła w wojnie domowej. I znów powinna sobie poradzić, szczerze mówiąc. No, nasz kapitał wzrasta. Właśnie, dużo potężnych wasali chciało być w Radzie. No właśnie, bo się tutaj zmiany porobiły. To już nie są ci sami wasale, co ostatnio. A jak nasza próba kradzieży artefaktu? Bo to też jest ważne. Jeżeli jest dalej w toku, to wymiana naszego mistrza szpiegów może być troszkę przedwczesna. Bardziej, że nasz jest niezły, no właśnie. No ale kanclerza i marszałka możemy dać bardziej, powiedzmy, z klucza partyjnego. No właśnie, tak żeby mieć troszkę tu lepszą pozycję. O, Polska istnieje i to z tego co pamiętam to była ostatnia piastowska. Zobaczymy czy dalej jest. To, że wygląda jak jakiś dziwny twór, to jest inna rzecz. Tak, jest piastowska. Jakaś piastówna młoda. Może tu byśmy kogoś... No nie, z kolei nie mamy też... nikogo. No w ogóle jest mało ludzi na naszym dworze, których można by było gdzieś wydać. To z Duńczykami. No Duńczycy mają ten ruski sojusz, który jest niebezpieczny i póki on istnieje, to ich nie ruszymy. Ale tu widzę, mamy nową sytuację, tylko że przyszli na katolicyzm, czyli nie mamy specjalnie podstaw, dlaczego mielibyśmy ich atakować. Czyli chyba skupimy się tu, tylko znów mamy dosyć mocnego przeciwnika. To jest taki mocny Lapland. Estończycy tak średnio, no. A moglibyśmy już ogłosić się tutaj królem? Jeszcze nie, już niedługo, ale jeszcze nie. No nic, czaimy się, czaimy. Być może zbierzemy dużą kasę i wtedy będziemy w stanie to zrobić. O, i doszło do kolejnego rozpadu Lotaryngii, która niestety jest dalej tu w sojuszu. No i znów głosują nie gdzie powinni, czyli chyba czas nad tym popracować. Gdzie jest nasz syn? Tu. I tu. I chyba też nadszedł czas, żeby odzyskać tytuł irlandzki, po prostu. No, a co do was? O, nie chcą złożyć hołdu? Ci złożą, tylko za niski podatek. No, trudno. Też się nie podzielą ziemiami. Tu jakaś wojna. No, te wyspy. Powiedzmy, że jej nie chcemy. Nie chcemy, żeby tu nikt rósł jakoś specjalnie w siłę. Wątpię, żeby się zgodzili, no ale czemu nie?
I ci też nam, o! Ci to nam normalnie złożą hołd. Okej, czyli tutaj odzyskaliśmy kontrolę. Nad tym, nad czym powinniśmy mieć. No dobra, zwiększmy nasze siły, chociaż troszkę pieniądze nam uciekły. Ten tutaj stary, nieśmiertelny, nie wiem ile on lat jeszcze będzie rządził. No nasze oczy są teraz zwrócone głównie na Norwegię. No dobrze, spędźmy miło sobie czas. Ktoś by chciał sojuszu. Nie, jakiś dziki wiking, chociaż... Jesteśmy w sumie pragmatykiem, czyli przyjmijmy go. Ten sojusz. Jesteśmy pragmatykiem, ta religijność jest taka u nas mocno pod znakiem zapytania. Tu też by trzeba było co nieco pozmieniać. W sumie nasz marszałek jest nie najgorszy w tym zakresie. Ja cię miałem tu wymienić przecież. Nie mogę? Może mam jakieś stałe prawa do bycia członkiem rady? Takie mam podejrzenia wobec tego. Ach. Władca się troszkę już upodabnia do ojca, zaczyna się dachapywać brody, no ale chyba nie będzie wyglądał. Oj, to jest dźwięk, że się wysypuje. Dobra, kończymy.